Cześć wszystkim! Znowu płynę 7, dalszy ciąg Arkanum. Dobra, rozwikłałem tą zagadkę. W sumie nie jest całkiem trudna. Są cztery pomieszczenia oznaczone tymi symbolami. I przy każdym pomieszczeniu ten znak jest ostatni, znaczy znajduje się przed samymi drzwiami. Więc trzeba go nacisnąć jako ostatni. Więc po prostu trzeba naciskać symbole w tej kolejności, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dojdziemy do tego ostatniego przy drzwiach i wtedy drzwi się otworzą. Otworzyłem już drzwi te i ten. I tam nic nie było w tych pomieszczeniach, zaraz wam pokażę. I został mi jeszcze ten do otwarcia. Dobra. No wam pokażę, jak możemy to otwierać. A właśnie. Sobie narysowałem na kartce te symbole. Ale, dla przypomnienia. Dobra. Co tu musimy jest? To jest chyba woda. To jest metamagia? Nie, to jest woda, to jest metamagia. Zaraz sprawdzę. Tak, to jest woda. Musimy jeszcze coś tak... O! To jest ziemia, to jest pierwszy symbol ziemi. Drugie to było coś takiego fikuśnego. O! O, właśnie. Ziemia, powietrze, woda i ogień ostatni. Tak, to właśnie ten. Ten krąg musimy zrobić. Okej, dobra. Zaczynamy od ziemi. Już trochę się położyłem po tym mieście, więc chyba wiem, gdzie się ona znajduje. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Przez przypadek... Zacząłem tego, wszedłem przez ten krąg. Dobra, zrobimy teraz to zadanie, a o tym się zajmiemy później. Dobra, zobaczmy co tu mamy. Mamy amulet, buty, hełm oraz rękawice, sztylet i pierścień. No i co dalej? Okej, okay, mamy jakiś kamień. I co, po prostu... Okej, okay, nic się nie dzieje. Spróbujmy nałożyć któryś z przedmiotów. Bo to właśnie o to chodzi, że musimy nakładać te przedmioty w pełnej kolejności. Paramount, potrzymaj. Oj. Nie mam miejsca na ten topór. Teraz będę miał? Teraz mam. Okej. Okay. Trzymaj. Są jakieś wskazówki, które by mi wskazywały na to, który przedmiot mam nałożyć? Nie. Się nie dzieje. Się nudzą. Na. Się nie bawi. Na. Wszyscy oglądają zawody w fireballach. Na. Okej, mam jeszcze pierścień. Dobra, i pierścień powinien być pewnie odpowiedzią. Tak. Dobra, pierścień. Pierścień już się na mnie w takim razie nie przyda. Zrobimy sztylet. Ok. Mam nadzieję, że nie będzie cofać, jeżeli będę nakładał złe przedmioty. Nie. Rękawiczki. A, to nie te rękawiczki. Nie. Ok, buty. Sobie buty powinien też zdjąć. Nie ma prawo kliku. Nie. Buty nie. To może naszyjnik. Okej, okay, ma sens. Ale to może teraz spróbujmy buty. Że to jakieś kolejności idzie od dołu. Albo od góry. Okej.
To było to. To może kolejności po wadze? Nie. Najcięższe, dobra. To może teraz rękawice? Nie. Może buty? Tak, buty. No to teraz może sztylet? Nie. Rękawice? Tak, no to teraz powinien być sztylet. No. A teraz, ile się nie mylę, wszystkie naraz. Mulet. Pierścień. Hełm. Okej. To już tyle. Teraz może żaden? A nie, tu już jest kielich. Okej, mamy kielich. Nie dziwię się, że gość nie chciał tego samemu robić. Można znaleźć jakiegoś murzyna. Dobra. Witaj, Haraldzie. Herzot, masz chwilę? Mam kielich. Masz go, to wspaniale. Weź ten zwój, który ci obiecałem. Słuchaj, zachowajmy to między nami, co? Nie sądzę, aby dziekan zaprobowałby moje metody. Zgadza się. Nie sądzę, żeby dziekan zaproponował twoje metody. Okej, ale niestety drzwi się pozamykały, więc wam nie pokażę, że te drzwi, że te pomieszczenia były naprawdę w środku pusta. A nie, są otwarte. Fajnie. Więc wam mogę pokazać, że rzeczywiście tu... Nic tu nie ma. Dobra, ale nieważne. Otwórzmy to. Ostatnie drzwi. Mieliśmy zacząć od ziemi. To jest symbol ziemi. Teraz powietrze. Powietrze było tutaj. To jest symbol powietrza. Teraz woda. Nie, to nie jest woda. Tu jest woda. I na końcu ogień. Ciach. No i dobra, tutaj już jest coś. Amulet Pyliona. Pyliona. O, odporność na magię plus 40, całkiem fajny. Ale ten jest fajniejszy. Zdecydowanie. I okej, i poezja. Może te pewnie poezje będą jakieś miały wskazówki. Tak, bo teraz możemy naciskać te płyty. Ta. Może te poezje będą miały jakieś wskazówki. Okej. Co się zdarzyło? Korzeniem tkwi w tej ziemi. W wodzie, ogniu, w powietrzu nie jest myślą. Ale w końcu twój pierwszy krok i ostatni, zanim przyjdziesz do mnie. Okej. To mi dużo nie tłumaczy. Co się zdarzyło? Koszeniem tkwi w tej ziemi. W wodzie, ogniu, w powietrzu. Nie jest myślą. Ale w końcu twój pierwszy krok i ostatni, zanim przyjdziesz do mnie. Nie wiem, jak to rozszyfrować. Co się zdarzyło? Korzeniem tkwi w tej ziemi. Żaden z tych nie wygląda jak korzeń, ani jak ziemia. W wodzie, ogniu, w powietrzu nie jest myślą. Co to w ogóle za poezja? On miał być jakimś wielkim poetopisarzem. Dobra, nieważne, wiecie co? Nie wiem, jak to zinterpretować, dlatego tak często posłużę się gotowym rozwiązaniem. Dobra, musimy pójść tutaj.
tutaj i tutaj. Ciach. I oto jest sam Pejzion, czy jak mu tam było. Jeżeli wiecie, jak należało zinterpretować te słowa jego poezji, to się podzielcie informacją, bo ja nie wiem. Ale dobra. Witaj, wędrowcze. Długo oczekiwałem na twoje przybycie. Co? Co masz na myśli? Znaki, wędrowcze, znaki. Odczytywałeś je wszystkie, prawda? Malowidło świecenia, poezji wędrowca, przedmioty, które tu dziś poskładałeś. Wszystko to były znaki zostawione dla ciebie przeze mnie, ale to były także znaki dla mnie, bym wiedział, kiedy nadejdziesz. Tak więc wiedziałeś. Przez cały ten czas po prostu na mnie czekałeś. Tak, panie. Zostałem obdarzony darem przewidywania przeszłości. Widziałem, że przyjdzie taki dzień, kiedy będziesz potrzebował mojej pomocy. Tak więc jestem tutaj, jak i ty. Czy mogę ci pomóc? Tak się składa, że mam kilka pytań. Ja jedynie uczynię wszystko, aby na nie odpowiedzieć. Gdzie znajdują się ruiny Wendigrod? Ruiny Wendigrod. Bardzo łatwo tam trafić, wędrowcze. Miejsce wielkiego smutku. Miejsce śmierci. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Kiedyś Wendigrod było wspaniałym miejscem, choć wiele rzeczy określają dzisiaj mianem... Choć wiele rzeczy określa się dzisiaj mianem pięknych. Jednak Wendigrod było miastem niezwykłości i cudów. To coś, co wy nazywacie technologią. Ludzie z Wendigrod opanowali ją długo przed krasnoludami. Nie mogę znaleźć słów, aby opisać te wszystkie rzeczy, które stworzyli. Ale wtedy rozłościł się na nich Aronax. Czuł lęk przed techniką. Tak, tak, właśnie dlatego ich zniszczył. Poruszają się ostrożnie po starych ruinach Wendigrod. Ciągle słychać, jak krew mieszkańców tego miasta krzyczy o zapłatę, o zemstę. To złe miejsce, wypaczone przez ból i cierpienie. Twoja podróż nie będzie łatwa. Okej, mam jeszcze kilka pytań. Co możesz mi powiedzieć o urządzeniu z Wendigrod? Było to urządzenie stworzone, by go zniszczyć. I naprawdę mogło tego dokonać. Jeśli jakakolwiek machina może być określona mianem złej, to nic na to bardziej nie zasługuje niż ta maszyna z Wendigrod. Co to dokładnie ona robiła? Aby uprościć sprawę, powiem tylko, iż oddziela na zawsze duszę od tego świata. Jeżeli jakaś osoba została w nią zabita, już nigdy nie mogłaby wrócić do świata żywych. Byłaby to śmierć ostateczna i bez możliwości skrzeszenia. Ostatni krok w mrocznej podróży. Okej, mam jeszcze kilka pytań. Już wszystko mi się miesza. Jaką rolę ja odgrywam w tym całym przedstawieniu? Dziwna jest twoja rola. Z jednej strony można by powiedzieć, że jesteś tylko marionetką w rękach przeznaczenia. Taką, która musi posłusznie grać, co jej się każe. Ale z drugiej strony zdajesz się być jedyną istotą, która ma jakąkolwiek możliwość wolnego wyboru. A wszyscy inni tańczą, jak im się zagra. Ostatecznie to tylko wyłącznie od ciebie zależy, jak postrzegasz różne rzeczy. No, ciekawy punkt widzenia. Mam jeszcze kilka pytań. Powiedz mi, jaką przyszłość widzisz? Jak to wszystko się zakończy? Widziałem, że będziesz chciał zadać to pytanie. Naprawdę spodziewasz się, że ci odpowiem? Przypuszczam, że nie. Dobra, cóż, nie mam już więcej pytań. Myślę, że to wszystko. Dziękuję ci, Pelgianie. Tak, ja także muszę odejść. Długie oczekiwanie dobiegło końca. Mogę się teraz udać na zasłużony odpoczynek. Przeznaczenie jeszcze nie wybrało, a śmierć czeka. Żegnaj. Dobra. Cześć. Panie. No dobra. Dał nam poziom 47. Okej. Chcę jeszcze troszkę dodać sobie jakiejś magii. Żeby mieć większą siłę magiczną. Dobra, co możemy zrobić? Siła ziemi. To całkiem fajne. Czar. Zwiększa siłę. To by było w sumie całkiem fajne, bo mógłbym wtedy korzystać z tego miecza mojego, z którego obecnie nie mogę korzystać. Ile to mi da? Plus 5. A czy wyższy, czy lepszy czar da mi więcej uzdolnienia magicznego? Nie, też plus 5. Ciało wspomnienia również brzmi spoko. Chociaż szybko pożera zmęczenie.
Myślę, że nauczę się tej siły ziemi. A wiesz co, najpierw zobaczę jeszcze jak... Oj, muszę nałożyć ponownie moje rzeczy, tak. Chcę zobaczyć jak będą wyglądały moje obrażenia przed i po. Ok, teraz mam 23 do 34. A teraz... 23 do 34 nadal. 82% mocy magicznej. No cóż, to nie pomogło zbyt dużo. Zdecydowanie potrzebowałbym więcej mocy magicznej niż to. Okej. Okay. Ale dobra, nieważne. Ale tego nie patrzyły już. Oj, zjadłem chyba coś przez przypadek. Dobra. Ups. Dobra. W każdym razie, siła ziemi. I zobaczmy, ile ona mi da siły. Wow, wow, wow. Nieźle. Ile miałem wcześniej? 14, czyli plus 4. To bardzo rozsądnie. To mi znacznie podniosło obrażenia. Czekaj, 27 do 38. 7 do 3, tak, plus 4. Bardzo fajnie. Czekajcie, a zręczność ognia ile mi daje? Zwinność ognia. Tylko plus 3. Chyba, że nie mogę mieć więcej niż 20 zręczności. Być może. Okej. Okay. Siła ognia bardziej mi się podoba. Czy siła ziemi? Okej, okay, dobra. Kto stoi z czasem? Jeszcze mam parę minut. Więc udajmy się jeszcze do wieży. Ponieważ jest chyba tutaj jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Nie, jeszcze parę rzeczy jest do zrobienia. Ponieważ tutaj znajdują się kwatery mistrzów magii. Każdy mistrz ma swoją kwaterę. I możemy sami zostać mistrzem magii. Co jest bardzo fajne. Czy ty jesteś mistrzem magii? Szukam mistrza magii mocy. Czy ty jesteś mistrzem magii mocy? Witaj mistrzu, czego jesteś? Umysłu. Fajnie. Ziołek jest mistrzem magii umysłu, bo w całym Arkanum nie znalazł się żaden inny mag, który by praktykował tą szkołę magii. Tak myślę sobie. Czym jesteś? O, mistrz mocy! To dla mnie zaszczyt Cię poznać, panie. Widzę, że posiadłeś wiedzę we wszystkich aspektach sztuki mocy. Gratuluję Ci z całego serca. Z pewnością jesteś dumny, mając pod kontrolą takie potęgi. Czy stanowiło dla Ciebie trudność nauczenie się dezintegracji? Cóż, zabrało mi to trochę czasu, ale było warto. Naprawdę wyczuwam wokół Ciebie silną aurę magiczną. Zastanawiam się, czy byłbyś zainteresowany tym, by zostać mistrzem mocy? Cóż wymaga się do osiągnięcia tego tytułu? Aby stać się mistrzem, trzeba przyjść trudny i niebezpieczny test. Ci, którym się on powiedzie, otrzymują w nagrodę wspaniały podarunek. Wiedzą, jak rzucać czary z mistrzowskiej szkoły, wysłuchując o połowę mniej energii. Czy chciałbyś zostać mistrzem? Tak, panie. Muszę cię jednak ostrzec. Stopień mistrzostwa możesz uzyskać tylko w jednej szkole magii. Czy wybrałeś szkołę mocy ponad inne? I w niej właśnie chcesz zostać mistrzem. Tak? Tego chcę. Doskonały wybór. Proszę. Weź ten medalion, kiedy będziesz przygotowany, by sprawdzić się w teście. Załóż go na siebie i przejdź przez portal znajdujący się w centrum tej sali. To rozpocznie twój test. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Okej. Okay. Dziękuję. Czy dziękuję? Myślicie? Myślę, że dziękuję. Okej, okay, to by była jedna z tych spraw, które mamy do załatwienia. Drugą będzie znalezienie leku na wielkołactwo. Nie wiem, czy to po prostu mistrz przemiany będzie dysponował takim lekiem. Domyślam się, że tak. Znajdź sposób na zdjęcie klątw. Domyślam się, że tak, ale jeszcze to gdzieś oblukam. Się dowiem, czy na pewno tak. Więc w następnym odcinku
przejdziemy ten test, dzięki czemu będziemy mogli rzucać dwa razy więcej dezintegracji niż teraz. No i cóż, to tyle. Później mamy już mapę Wendigrod, co będziemy mogli się tam udać i cóż, tam się będzie działo trochę. Nie, w sumie nie będzie się tam dużo działo. Zresztą zobaczycie. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.